Cześć, witam Cię w kolejnym dniu z mojego DevOffice i dzisiaj myślę, że będzie trochę luźniejszy dzień, bo dzisiaj przede wszystkim chcę się zająć rozpisaniem wstępnych założeń mojego projektu Blazorowego, o którym wspominałem tam w którymś z vlogów, a na teraz jestem na etapie pisania maili i patrzę, jak się kręci wczorajszy odcinek, wczorajszy vlog. Więc jak widać, już na kanale jest wczorajszy vlog o tym, jak odróżnić seniora od juniora. Czym się różnią te dwie role. No, wyniki są całkiem niezłe, więc jestem zadowolony. Tak samo jak jestem zadowolony, że liczba subskrypcji cały czas rośnie i oby tak było cały czas. A w kontekście maila to piszę dzisiaj zaległy newsletter, który powinien wyjść wczoraj, ale niestety zapomniałem o nim, więc teraz to uzupełniam. To jest jeszcze niecała treść, także tego będzie jeszcze trochę. Także jak widzisz w newsletterze piszę całkiem sporo tekstu, więc jeżeli tam jeszcze nie ma, to wejdź na stronę zającmarek.com i tam zapisz się przez formularz właśnie do newslettera. Wysyłam te wiadomości zwykle w piątek, no dzisiaj wyjątkowo wysyłam w sobotę, bo zwyczajnie zapomniałem, a temat, który tam poruszam, to jest temat tego, że senior deweloperzy z natury powinni umieć pracować w zespole i czym ta praca zespołowa seniorów się powinna charakteryzować, bo nie mówię o tym, że senior ma niańczyć juniorów i być team leaderem, tylko są to inne czynniki, które na to wpływają. Także za moment dostaną wszyscy w newsletterze tą wiadomość. Pewnie zacznę te wpisy, te teksty publikować na blogu po jakimś czasie, załóżmy, że z opóźnieniem 2-3 tygodniowym. Dzięki temu też nie zmarnuje się. Znaczy, no nie marnuje się, bo dostają to osoby zainteresowane, ale też więcej osób zobaczy te teksty, tylko że z większym opóźnieniem, więc jak chcesz być na bieżąco je czytać, to zapraszam Cię właśnie na zającmarek.com i tam zapisz się do newslettera, to Tobie też będę wysyłał takie długie, treściwe wiadomości. No i wstępne wymagania do projektu już mam, więc pierwszy etap, o którym sobie porozmawiamy, to przede wszystkim sama idea projektu, więc zakładam, że projekt, który będę robił pod potrzeby szkolenia związanego z budowaniem aplikacji w Blazorze i ASP.NET-cie jest taki, że będzie to narzędzie proste w obsłudze i angażujące zespół narzędzie do regularnych retro online. A jeżeli pracujecie w zespole, to pewnie robicie sobie retrospektywy, no i tam się określa, co poszło dobrze, co poszło niedobrze, co można poprawić, jakieś akcje później z tego spisujemy, więc to jest tego typu narzędzie. I podzieliłem sobie wymagania, powiedzmy, na dwie części, czyli te takie obowiązkowe, które na pewno się znajdą w aplikacji, i te typu nice to have, które można powiedzieć, że mogą być taką pracą domową, czy pomysłem na to, jak moglibyście samodzielnie sobie rozbudowywać taki projekt. Więc na razie sobie przejdźmy przez te wymagania, przez te elementy, feature'y, które chcę na pewno zaimplementować. I to jest tak, no przede wszystkim tablica retro, czyli taka tablica, na której widzimy wszystkie karteczki, które członkowie zespołu przykleili, wirtualnie przykleili, dodali, ewentualnie dodali ocenę, że się zgadzają. Na razie jeden template i to będzie template, którego ja najczęściej używam, czyli co było spoko, co było niespoko, co można poprawić, no i oczywiście akcje, które będą przypięte do tych tematów, no i właśnie tworzenie akcji do tematu, czyli jak jest jakiś temat, jakiś problem, jakiś improvement, to możemy dodać do niego jedną lub więcej akcji, które musimy wykonać, przypomnienia, czyli jeżeli jakieś akcje zostały dodane, a nie zostały zrobione w określonym czasie, to przyjdzie powiadomienie mailowe. Dodatkowo sesja retro, czyli taki widok, gdzie członkowie zespołu widzą aktualnie przetwarzaną fazę. Na niektórych jest timer, jest uproszczony widok, czyli nie widzimy wszystkich rozpraszaczy. Trzy fazy, czyli pierwsza to jest, właściwie to powinien być chyba cztery fazy, bo pierwsza to jest podsumowanie poprzedniego retro, druga to jest uzupełnianie ewentualnie braków, no bo nie zawsze jest tak, że w trakcie jakiegoś tam okresu każdy dodaje na bieżąco problemy, tylko potrzebujemy też chwilę czasu, żeby tą tablicę uzupełnić. No i tutaj będzie timer dla całego zespołu. Kolejna faza to jest przechodzenie po prostu przez te rzeczy spoko, niespoko, improvementy, bez właściwie narzucania kolejności, więc zakładam, że można sobie wybrać, nad czym aktualnie siedzimy. Pewnie posortowane po ilości głosów. No i ostatnia faza to jest podsumowanie aktualnego retro, czyli jakie nam akcje wyszły, na kiedy mają być zrobione, może jakieś przypisanie osób do akcji, ale to raczej będzie już w rzeczach do zrobienia na później.
tematy, które były otwarte, które nie zostały zamknięte, przerobione na poprzednim retro, na poprzedniej retrospektywie, od razu automatycznie pojawiają się na następnej. Wall of Shame, czyli lista tematów, które przez bardzo długi czas nie zostały ruszone. Indywidualne logowanie, nie bez robienia jakiegoś logowania przez konta Microsoftowe, GitHubowe, Google'owe itd. Bez jakiegoś włączenia tutaj w konkretne organizacje. Historia sesji, czyli po prostu lista wszystkich sesji retro, które były, plus możliwość wyświetlenia, co w jakiej zostało zrobione. No i głosowania, czyli nad każdym z tych itemów można sobie zagłosować, że nie dodaję nowego, ale się z nim zgadzam. No i z improvementów, takich rzeczy, które fajnie by było zrobić, ale to będzie raczej jako ciekawostka, ewentualnie coś, co możemy robić na streamach, czy po prostu jako dodatkowe filmy, no to oczywiście więcej template'ów, bo są różne formy retrospektyw, więc te pozostałe można dodać. Integracja z Jira, integracja z GitHub, czyli no pewnie dodawanie po prostu tych akcji jako issue, jako taski w tych systemach. Dodawanie przez chatbot, to jest coś, co mi przyszło do głowy, czyli na Teamsach na przykład, czy tam na Slacku, czy czego używacie, jest chatbot, któremu można napisać, żeby dodać jakiś item, czyli bez odrywania się od naszego zwykłego narzędzia do komunikacji. Na przykład w rozmowie z kolegą, koleżanką można sobie napisać, że to jest problem, dodajmy to do chatbota. No, logowanie przez jakieś konto Microsoftowe, czy jakieś inne takie, które pozwala robić SSO po prostu. Branding, czyli dodanie jakiegoś swojego logo w kanale, czy w naszej grupie i tak dalej. Podpowiedzi przez ChatGPT, czyli jeżeli jest jakiś problem, to na przykład można poprosić o potencjalne ścieżki jego rozwiązania, czyli jeżeli na przykład mamy problem, że wymagania są zbyt późno dostarczane, no to pytamy i dostajemy odpowiedź. I planowanie retro, czyli tak jak tutaj jakby w ogóle nie zakładam, że one są regularnie, co 2 tygodnie, co tydzień, co miesiąc, to możemy sobie je zaplanować i już mieć przyszłe wpisane, żebyśmy wiedzieli, kiedy one są, no i wtedy też te przypomnienia by działały. No i właściwie można by tutaj jeszcze dopisać temat właśnie przypisywania osób do konkretnych akcji. Więc to jest pomysł na projekt, który będę rozwijał w ramach, będę przygotowywał po to, żeby zrobić z niego właśnie szkolenie z budowania aplikacji. I teraz powiem Ci, jakie elementy będzie uwzględniać każdy z tych punktów. Skupimy się tylko na tej części obowiązkowej, na tej części, która na pewno będzie tamta. To jest, tak jak mówię, coś, co możemy ewentualnie na streamach albo gdzieś przy okazji sobie robić. No więc lećmy po kolei. Tablica retro, właściwie template tablicy, to jest tak naprawdę po prostu zrobienie layoutu, na którym też wyświetlają się jakieś nasze customowe komponenty, bo pewnie każda karteczka będzie po prostu naszym customowym komponentem z jakimiś akcjami. To będzie też taki kontener na interaktywne elementy. No plus oczywiście cała aplikacja, wiadomo, będzie miała jakiś layout, ma jakieś wdrożenia i tak dalej. Tworzenie akcji do tematów, no to już jest praca, no i w ogóle tworzenie itemów, no to jest jakaś praca z okienkami, praca po prostu z elementami na stronie. Przypomnienia, czyli integrowanie się z jakimś systemem do wysyłki maili, plus prawdopodobnie jakieś Azure Functions po to, żeby po prostu regularnie te przypomnienia wysyłać, na przykład raz dziennie, czy tam raz co godzinę. Nie, no zakładam, że raz dziennie wystarczy. Tak więc tutaj integracja z zewnętrznym systemem plus Azure funkcje. Sesja retro to jest gruby temat w postaci takiej kooperacji live, takich notyfikacji na żywo, czyli tutaj jest gruby temat Signal Era i synchronizacji różnych widoków, także tutaj też przy okazji, poza tym, że skorzystamy z Signal Era na froncie w Blazorze, to jeszcze będzie temat właśnie takiej architektury, która po prostu pozwala na żywo rozsyłać powiadomienia o tym, że jakiś użytkownik coś zmienił w danych i inni powinni dostać te powiadomienia. No i timer, to jest taka ciekawostka, jak można zrobić timer na stronie. Myślę, że tutaj nie ma dużej filozofii, ale też fajnie, żeby on był zsynchronizowany. Tematy otwarte przechodzą, to jest po prostu jakieś prace na bazie danych. Wall of Shame i historia sesji to jest właściwie wyświetlanie takich danych statycznych, to jest typowy przykład danych typu SSR, czyli server side rendering, to będzie element właśnie z
nowego Blazora. Indywidualne konta, czyli korzystanie z ASP.NET Identity, tego nowego rozwiązania, które pozwala w prosty sposób budować po prostu blazerowe widoki i logować się użytkownikom przez ich indywidualne konta w naszej aplikacji. I głosowania to jest tak naprawdę trochę element tej sesji, czyli tej części związanej z SignalRM, z notyfikacjami, z danymi live. No i do tego wiadomo, tak jak mówię, kwestie związane z ogólnie pojętym layoutem, z logowaniem, z wdrażaniem w ogóle takiej aplikacji, z ogólnie pojętą architekturą tego typu aplikacji, jakiejś bazy danych, tego typu sprawy, więc staram się dosyć szeroko iść w tym wszystkim. Jeżeli pojawią się jakieś wykresy, a myślę, że się pojawią, bo w historii sesji, no to też właściwie, dobra, historia sesji to jest trochę coś więcej, bo to jest lista ostatnio zrobionych, czy tam wszystkich zrobionych sesji, ale też takie statystyki, powiedzmy takie raporty, nie? Czyli na przykład jak dobrze nam idzie zamykanie tych tematów, czyli na przykład jeżeli głosowało, regularnie przechodzą tematy, na które głosowało mniej osób niż nie przechodzą te, które, na które głosowało więcej osób, no to zobaczymy taki wykres, ile jakich tematów przechodzi, więc tutaj będzie też kwestia wykresów, które pewnie zrobimy sobie po prostu przez jakąś biblioteczkę JavaScriptową, żeby też pokazać integrację z JavaScriptem. Więc tak w skrócie wygląda pomysł, więc mamy kontekst, mamy bardzo silny kontekst, jest przekrojowy temat, bo nie chcę po prostu tutaj robić kursu Blazora albo kursu ASP.NET-a, to jest tak naprawdę po trochu Blazor, po trochę ASP.NET, po trochę bazy danych, po trochu architektura aplikacji, po trochu tematy związane z jakimiś notyfikacjami, jakieś eventy, tego typu sprawy, więc integracje tak z zewnętrznymi systemami, trochę Azure funkcji, więc trochę też Azura, trochę wdrożeń, więc wszystkiego po trochu. Także to nie jest takie typowe szkolenie z konkretnej jednej technologii, z jednego rozwiązania, to jest raczej temat, jak zbudować aplikację w danym stacku technologicznym, czyli od zaprojektowania aplikacji po zbudowanie jej i wdrożenie, tak? No i oczywiście po drodze jakieś testy, tego typu sprawy. Także temat gruby, więc nie spodziewajcie się, że to będzie za tydzień czy dwa, ale będę Wam dawał znać, jak to wszystko idzie. Będziemy sobie omawiać poszczególne elementy, więc już z samego oglądania tego vloga, nawet jeżeli nie planujecie kupić samego kursu, myślę, że dowiecie się całkiem sporo o projektowaniu aplikacji, tak? Więc myślę, że ten temat architektury i projektowania aplikacji spokojnie można przynajmniej częściowo przerobić sobie na tych vlogach, także tym bardziej zachęcam Cię do subskrypcji, do zostawienia łapek w górę, żeby też ten materiał docierał do większej ilości osób. I na dzisiaj myślę, że to będzie tyle. Także daj znać w komentarzu, co o tym myślisz, czy ten projekt Ci się podoba, czy będziesz go po pierwsze śledził w ramach vloga albo w ramach GitHuba, a po drugie, czy faktycznie, jeżeli na tej podstawie zbuduję kurs i opowiem o tych wszystkich rzeczach w ramach kursu i opowiem o tym wszystkim, jak to wszystko ze sobą działa, to czy jest to coś, co Cię interesuje. Także czekam na Twoje komentarze i widzimy się w kolejnych filmach. Także pamiętaj, łapka w górę, subskrypcja, dołącz do Slacka, link w opisie, skorzystaj z konsultacji ze mną, link w opisie i widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki wielkie, cześć!